Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Izak. No i tak jak zapowiadałem, nagrywam dla was tego vloga, żeby trochę wam wytłumaczyć, co się stało z grupą Wąsacza Izaka, dlaczego zostali usunięci właściwie wszyscy członkowie, dlaczego założyłem nową grupę, Dziki Izaka, co się właściwie z tym będzie działo, całą historię, dlaczego tak wszystko się potoczyło, słuchajcie. Dlaczego założyłem nową grupę? Po pierwsze, słuchajcie, dlatego założyłem nową grupę, bo mi zależy na kontakcie z wami. Ostatnio z tym kontaktem bywało różnie, mi zależy na tym, żeby właśnie utrzymywać z wami dobry kontakt, żebyście mi mówili, czego chcecie, co chcecie oglądać u mnie na YouTubie czy na Twitchu, żebyśmy mogli się wymieniać jakimiś takimi fajnymi, kreatywnymi pomysłami, tak? Dlatego grupa ma być. I dlaczego nie robię tego na Wąsaczach, słuchajcie? Otóż, słuchajcie, ta grupa została założona już jakiś czas temu. Kiedyś, pamiętam, streamowałem wtedy akurat i odesłał się do mnie jeden gość na Facebooku. Tutaj akurat nie trzeba chyba żadnych imion i nazwisk podawać, słuchajcie. Odezwał się do mnie na Facebooku, że założył mi grupę na Facebooku, bo uważa, że każdy YouTuber powinien mieć swoją grupę. Ja stwierdziłem wtedy, że to jest fajny pomysł. Założył Wąsacza Izaka. Nie ja, słuchajcie, założyłem tę grupę i bardzo często jest tak, że YouTuberzy w ogóle, jeżeli chodzi o swoje grupy, to nie oni zakładali te jakieś pierwowzory czy swoje grupy na Facebooku. No i ten gość założył mi grupę, ja stwierdziłem, że to jest faktycznie fajny pomysł. Powiedziałem o tym na streamie raz, drugi, trzeci, dziesiąty, piętnasty, dwudziesty o Wąsaczach Izaka. Powiedziałem o tym też na YouTubie nieraz. Mówiłem o tym na fanpage'u u siebie, prawda? Więc stwierdziłem, że kurczę, jeżeli już jest taka grupa faktycznie Wąsacza Izaka, która gdzieś tam zaczyna istnieć i zaczyna do niej ludzie przybywać, to faktycznie ją podpromuję mocno, żeby to była moja grupa. Ja tam oczywiście miałem administratora, dodałem też swoich moderatorów z Twitcha, żeby też mogli moderować sobie tego Facebooka. No ale z tą grupą Wąsacza Izaka, jak sami wiecie, bywało różnie. Pojawiało się dużo jakichś bezsensownych tekstów, dużo bezsensownych postów tak naprawdę. Grupa była zaśmiecana różnymi takimi rzeczami. I ciężko było to panować bez skryptów, na przykład Gimpery w swoich hajsownikach, których teraz w ogóle jeszcze umocnił, zrobił sobie hajsowników 2.0, możecie sobie sprawdzić u niego film na kanale, bo już jest. Ale miał wtyczkę, czy skrypt do tego, żeby panować ludzi, żeby usuwać ludzi, tak, żeby nie było jakiejś takiej toksyczności, żeby, słuchajcie, grupa na Facebooku, właśnie, czy hajsownicy, czy teraz Dziki Izaka, zależy mi na tym, żeby to było miejsce dla kreatywnych ludzi, którzy mogą się komunikować ze swoim twórcą, czyli ze mną, w tym przypadku oczywiście. Także słuchajcie, regulamin jest napisany w tym momencie dość restrykcyjny, to na pewno, ale wiecie, zależy mi, żeby to była grupa właśnie po to, żeby się kontaktować z wami, żeby to nie była grupa typu, słuchajcie, mam problem, bo mam internet pół mega, co robić, albo czy pójdzie na moim kompie CS, słuchajcie, od tego naprawdę jest mnóstwo for internetowych, są grupy inne na Facebooku od tego, zależy mi, żeby takich postów nie było, słuchajcie, zależy, żeby ta grupa była poświęcona gdzieś tam tej mojej działalności, no nie, czyli tym moim streamom, czy mojemu YouTube'owi, żebyście mogli tam sobie wrzucać wasze przeróbki mojej osoby, czy gdzieś tam jakieś takie rzeczy kreatywne. Bardzo mi zależy na tym właśnie, żeby wspierać takie kreatywne jednostki, które gdzieś tam mają różne fajne pomysły, potrafią tworzyć niesamowite rzeczy. A na pewno jakieś tam fajne prace będę z miłą chęcią wrzucał na fanpage'a też z powiadomieniami o streamach, czy o jakichś tam filmach na YouTubie, czy coś. Także słuchajcie, zależy mi na tym, żeby to było takie miejsce kreatywnych ludzi. Naprawdę, słuchajcie, jeżeli masz jakieś tam problemy na przykład z CS-em, czy jakieś, nie wiem, memy internetowe, czy cokolwiek, to nie jest na to miejsce. Także zależy mi, żeby to była grupa związana ze mną i z jakimś tam z Counter-Strike'iem oczywiście, tak? No, słuchajcie, więc to tak, Dziki Izaka. Właśnie, ale dlaczego, słuchajcie, Wąsacza Izaka, dlaczego przeprowadziłem całą akcję? Bo wczoraj siedziałem od godziny pierwszej, skończyłem streama i od godziny pierwszej siedziałem do godziny 7 rano. Przez 6 godzin razem z grupą moderatorów i paru subskrybentów siedzieliśmy i usuwaliśmy członków na Wąsaczach. O Jezu, kłaczek. Słuchajcie, generalnie zrobiło się tak, że faktycznie przez pewien czas Wąsacze byli troszeczkę zamknięci, w sensie była usunięta możliwość dodawania pastów. No i odezwał się do mnie twórca tej grupy, tak, który wcześniej pisał do mnie, że chce mi pomóc, że chce mi założyć tę grupę, czy założył tę grupę i tak dalej, że to jest fajna opcja. No i właśnie, ja tę grupę promowałem i on do mnie napisał: cześć Izak, słuchaj, powiedz, czy nie chcesz kupić ode mnie tej grupy, ponieważ ja jestem właścicielem. Bo ja ją założyłem, więc ja jestem właścicielem i generalnie, że to jest na pewno dla mnie świetny środek marketingowy, żeby ze mną firmy mogły współpracować. Więc słuchajcie, ja poczułem się trochę tym urażony, nie? Że zaufałem mojemu widzowi, który założył tą grupę i on do mnie przychodzi później, po kilku dobrych miesiącach, czy kilkunastu dobrych miesiącach, tak? I przychodzi do mnie z ofertą kupienia jego grupy, która się nazywa Wąsacze Izaka, tak? I to była grupa, która była budowana na moim wizerunku tak naprawdę.
Słuchajcie, do tej grupy dołączali ludzie nie dlatego, że jakiś gość sobie założył grupę i do niej zapraszał, tylko dlatego, że ja uważam, że to jest moja oficjalna grupa, że ja mówiłem o tym na streamach, no generalnie na wszystkich swoich gdzieś tam środkach przekazu, tak? Na wszystkich swoich portalach społecznościowych. I poczułem się przez niego oszukany, że w tym momencie on do mnie przychodzi i mówi, że on mi tę grupę sprzeda i że ile jestem w stanie za nią zaproponować pieniędzy. Ja powiedziałem, że jeżeli masz takie podejście, słuchaj, to nie mamy w ogóle o czym rozmawiać. I to był moment, kiedy wiedziałem, że z tą grupą już nic nie będzie, trzeba ją skasować. Generalnie miałem nadzieję, że się uda z Facebookiem to załatwić, ale z Facebookiem jest ciężko, w sensie, że to trwa jakiś czas, a ja zobaczyłem, co się na grupie działo. Ja czekałem na odpowiedź od Facebooka a propos tego użycia w sumie jakichś tam praw autorskich, tak, do Izaka, no bo to ja jestem Izaka, nie on. Ale to się ciągnęło. Zobaczyłem, że tak, na grupie, słuchajcie, on po pierwsze wstawił swojego maila z PayPala, tak, i powiedział, że napisał, że są płatne bany, że chciał sobie zarabiać na ludziach, którzy dostawali bany. Po to, żeby czy chciał zarobić na tych pieniądze na ludziach, którzy dostawali unbany, żeby oni sobie wpłacali mu pieniądze, żeby dostawali unbana. Więc tak sobie stwierdził, że on sobie na tej grupie zacznie w ten sposób zarabiać. Po drugie, zaczął wklejać, słuchajcie, jakieś dziwne konkursy, zaczął wklejać swoje reflinki. Dowiedziałem się też o różnych jego planach na grupę, żeby sobie podreklamować inne swoje grupy, słuchajcie, więc to było zachowanie absolutnie nie w porządku, ponieważ no właśnie, grupa była budowana na moim wizerunku, ludzie dołączali do tej grupy jako moi widzowie, a on chciał to wykorzystać, dlatego stwierdziłem, że trzeba zareagować błyskawicznie, żeby ten gość nie oszukiwał was, słuchajcie, żeby on nie oszukiwał mnie. I trzeba było przeprowadzić akcję. Na szczęście nie zabrał mi administratora, mimo że zabrał administratora wszystkim moim moderatorom i wszystkim ludziom ode mnie, on sobie przywłaszczył tą grupę całkowicie. Więc słuchajcie, zrobiliśmy akcję w nocy o godzinie pierwszej, zaczęliśmy wczoraj, właściwie dzisiaj to było tak naprawdę, zaczęliśmy usuwać członków, bo nie można tak jednym kliknięciem grupy usunąć po prostu. Nie mogłem też usunąć tego administratora, bo on był założycielem grupy, więc musieliśmy usunąć po prostu członków, tak, żeby on nie miał możliwości oszukiwać dalej tych ludzi. Więc siedzieliśmy, słuchajcie, usuwaliśmy tych ludzi w 10 osób. W ogóle przy okazji, słuchajcie, serdecznie dziękuję grupie, która mi pomagała, naprawdę. Gdyby nie wy, nie dałbym rady tego zrobić. A dzięki temu, że było nas tam 10 osób mniej więcej, którzy tych ludzi usuwali, to szliśmy takim tempem mniej więcej 15-20 tysięcy ludzi na godzinę, tak średnio usuwaliśmy z tej grupy. Do godziny 6.45 udało się usunąć, słuchajcie, 103,5 tysiąca ludzi mniej więcej. Zostało 1200 członków i w tym momencie pan główny admin się obudził, no i pozabierał nam wszystkich administratora, więc zostało 1200 ludzi, więc jeżeli ktoś z was jeszcze tam jest, to słuchajcie, polecam opuścić grupę, bo to nie jest moja grupa, grupa została przywłaszczona przez pana głównego administratora. Także słuchajcie, tak się to skończyło. Na szczęście udało się to zrobić. Teraz wiem, że już więcej osób raczej nie oszuka, tak, jeżeli te zasięgi zostały mu gdzieś tam w 99% ucięte tak naprawdę. I się z tego naprawdę mega, mega cieszę, bo nie chcę, żebyście wy byli oszukiwani, tak? Nie chcę, żeby ktoś pod pretekstem mojej osoby wykorzystywał ludzi w internecie. To uważam, że to jest, słuchajcie, karygodne i naprawdę zawiodłem się na tym człowieku strasznie. Dało mi to też pewną nauczkę, że jednak trzeba uważać, tak, jeżeli ktoś do ciebie pisze, trzeba uważać, z kim się pisze w internecie. Nie można takiej osobie od razu ufać, bo właśnie, bo się okazuje, że później po miesiącach wychodzisz z worka, tak? Dlatego słuchajcie, tak to było z tą grupą. Przez to też, że to nie była moja grupa, tak? Przez to, że ja nie byłem jakimś tam głównym adminem, to też widziałem, że jak ja pisałem post, to on był rzadko widoczny, bo w ogóle nawet ludzie nie poznawali, że to jest ten ja, że to jest Izak. A mi zależało właśnie na tym kontakcie, słuchajcie. Więc wracając do dzików Izaka. Oczywiście link, słuchajcie, macie pod wideo do tej grupy. Mam nadzieję, że dołączycie. W tym momencie działamy, żeby poprzyjmować ludzi, żeby nie przyjmować botów. Także słuchajcie, spokojnie, jeżeli nie zostacie przyjęci w ciągu godziny, czy nawet 24 godzin, poczekajcie spokojnie. Słuchajcie, dużo wiem ludzi przychodzi w tym momencie na grupę. I dlatego, słuchajcie, spokojnie, staram się dodawać, żeby nie było żadnych botów, żeby nie było spamów jakichś głupich, także na spokojnie chcemy tych ludzi przyjąć. No i słuchajcie, właśnie, pamiętajcie o tym, jaka ta grupa ma być, bo na tym mi naprawdę cholernie zależy, słuchajcie. Ja naprawdę będę o tę grupę starał się dbać. Będę starał się, żeby ona była poświęcona gdzieś tam właśnie tej mojej działalności, tak? Czy CS-owi, czy tej mojej działalności, innych youtuberach też. I przede wszystkim, żeby wspierać te kreatywne osoby. Także zależy mi na tym właśnie, żeby to były różne śmieszne przeróbki, tak, ze mną. Bo ja naprawdę uwielbiam takie przeróbki oglądać, gdzie tam, nie wiem, jak ktoś sobie wklei jakąś tam moją twarz gdzieś tam, tak? Czy jakieś oczywiście mogą być śmieszne memy ze mną, tylko nie wklejcie tych, co już były na wąsaczach pół roku temu, bo takie też widziałem już, słuchajcie. Zależy właśnie mi, żeby wspierać takie kreatywne jednostki. Możecie, widziałem już parę rysunków związanych właśnie z CS-em, czy z graczami z CSGO, no super sprawa też, naprawdę. Więc o to chodzi, słuchajcie. Naprawdę nie chcę, żeby było tak jak na wąsaczach typu wąsy kontrola tapet w telefonie, albo wąsy co robicie, bo to, słuchajcie, naprawdę strasznie zaśmieca grupę, nie? Chodzi o to, żeby to była grupa poświęcona właśnie tej gdzieś tam tej mojej działalności.
żebyśmy się mogli takimi rzeczami wymieniać. Słuchajcie, zależy mi na tym, żebyście się nie reklamowali, bo jak jedna osoba się zareklamuje i to przejdzie, zacznie się, słuchajcie, spam straszny tym wszystkim. Także słuchajcie, jeżeli macie jakiś filmik na przykład, jakąś przeróbkę związaną ze mną czy z innymi youtuberami, spoko, możecie się tym pochwalić, nie ma problemu. Tylko też bez tekstów typu właśnie, nie wiem, wejdźcie na, sprawdźcie mój kanał, tylko wklejcie, możecie spokojnie sobie link do filmików wkleić na przykład, tak, powiedzieć, że stworzyłeś coś fajnego i na pewno to przejdzie, sobie też chętnie takie rzeczy oglądam. Są, słuchajcie, teraz przecież odshoty na Twitchu, tak? Jeżeli są jakieś śmieszne akcje, to możecie spokojnie też to gdzieś tam wklejać na Facebooku, jeżeli są właśnie fajne jakieś akcje, bo ja to też później sobie chętnie zobaczę. Można sobie to połączyć, słuchajcie, można później łatwo robić funny moment z tego, więc będę wdzięczny za takie wszystkie oczywiście rzeczy. No i cieszę się naprawdę, że z tymi wąsami się udało, z wąsaczami z jakie się udało, bo tam się to na pewnym etapie wymknęło spod kontroli. Tutaj mi zależy właśnie jako nowa grupa, nowe ja, takie troszeczkę hasełko, takie noworoczne. Ale zależy mi na tym, żeby o to dbać, zależy mi przede wszystkim na tym, żeby z wami utrzymywać kontakt, żebym wiedział, co się u was dzieje, czego wy oczekujecie po mnie, tak, jakich materiałów, jakie filmy lubicie, jakie serie lubicie i tak dalej, jaką grę byście chcieli zobaczyć na przykład, bo przecież można robić różne ankiety, tam już widziałem jakieś pierwsze ankiety, którą grę lubicie najbardziej na live'ie. No bardzo. Naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa i dla mnie to jest też mega ważne, żeby wiedzieć, co robić. A więc tak, słuchajcie, więc po to jest ta grupa, po to, żeby ten kontakt między nami był lepszy, bo naprawdę życie wiadomości, dostaję tych wiadomości multum i ciężko mi na to odpisywać, serio, jest mi cholernie ciężko, a wiem, że dużo pytań się powtarza, tak? A na takiej grupie na Facebooku, jeżeli odpowiem jednej osobie, to być może 20 innych, których to interesuje, dostaną odpowiedź i na pewno będą usatysfakcjonowani, czy także na tym mi na wszystkim zależy, słuchajcie. Także dziki Izaka, myślę, że nazwa jak najbardziej pasuje z racji tego, że chyba każdy widział moją historię dziku, każdy gdzieś tam mnie z tym też kojarzy. No i właśnie, zależy mi na tym, żebyście też zostali tymi dzikami. Możecie się zastanowić, słuchajcie, czy będziecie dzikiem, czy śmietnikiem. Mam nadzieję, że jednak tym dzikiem, że nie będzie zaśmiecania grupy i właśnie będziemy mogli się wszyscy przy tym też dobrze bawić, tak będziemy się mogli pośmiać z tych przeróbek, filmów, czy z odshotów, w sensie skrótów ze streama, bo na tym mi wszystkim zależy. Będzie grupa moderatorów oczywiście, która będzie tego pilnowała. Będę miał skrypty do banowania też, słuchajcie. Więc tak, więc pamiętajcie, żeby, słuchajcie, nie zaśmiecać grupy, żeby robić, jeżeli macie coś fajnego do pochwalenia się, spoko, nie ma problemu, słuchajcie, tylko pamiętajcie, żeby być w tym wszystkim gdzieś tam mądrym, że tak powiem, tak, pamiętajcie, żeby być w tym wszystkim mądrym, żeby nie było niepotrzebnego spamu, a ja naprawdę będę wdzięczny za każdą śmieszną przeróbkę, bo uwielbiam takie rzeczy oglądać i nieraz właśnie jak sobie siedzę na TeamSpeaku, to się chwalę, co ktoś z moich widzów fajnego zrobił i na fanpage'u też chętnie się tym chwalę, bo to jest, uważam, mega, mega fajna sprawa, bo każdy gdzieś tam ma swoje pomysły w głowie, każdy gdzieś tam jak zobaczy jakąś sytuację, to ma jakieś pewne skojarzenia, także jestem wdzięczny naprawdę za każdą przeróbkę. No i cóż, no i właśnie, no i właściwie tyle. Dziki Izaka na Facebooku, słuchajcie, mam nadzieję, że to poprawi kontakt między nami wszystkimi tutaj, którzy mnie oglądacie, bo na tym mi naprawdę, naprawdę zależy. No i to by było chyba na tyle, słuchajcie, że idzie o ten film, także dzięki serdeczne, że byliście ze mną do końca, jeżeli ktoś wytrzymał do końca, ale mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że obejrzeliście do końca całą historię, że wiecie teraz co i jak. No i cóż, widzimy się na grupie na Dzikach Izaka, albo na streamie, albo na YouTubie w kolejnych filmach. Zobaczymy. W każdym razie trzymajcie się ciepło, dziki, strzała, popatki. Cześć.